Szczególnie istotny interes publiczny wiąże się z pojęciem informacji przetworzonej, czyli takiej informacji publicznej, której urząd na dzień złożenia wniosku nie posiada, musi dokonać stosownych obliczeń, zestawień e, no, pewnego wysiłku intelektualnego. E, w związku z tym, że jest to dodatkowa praca, która wymaga większego niż zwykle zaangażowania urzędu, e, należy wykazać szczególnie istotny interes, publiczny. W kontekście monitoringu funduszu korkowego mamy bez wątpienia do czynienia ze szczególnym interesem publicznym w związku z tym, że przeprowadzenie tego monitoringu, rekomendacje, które mogą z niego płynąć, w sposób znaczący poprawią działalność administracji, jakość wydawania pieniędzy, gospodarowania mieniem publicznym, a to przyjmuje się w orzecznictwie, że związane jest właśnie jako z tym pojęciem szczególnego interesu publicznego.